Rozdział czternasty Wojna Walka przy pierwszym forcie Zdobycie drugiego fortu Żołnierz dłubiący w nosie I zawieszenie broni Wyruszamy do naszej fortecy Rozlega się donośny głos Trąby wojennej Odpowiadają mu małe trąbki oddziałów Szczęk żelaza łopat Saperskich Bieganina i nawoływania Powiewają chorągwie Formować oddziały! Głosi komenda Pierwszych siedem par to napad. Tych czternastu bohaterów ma walczyć przeciwko wszystkim pozostałym. Oddział nieliczny, ale dzielny. A że walczyć umie, że nie przeraża go przeważająca liczba wroga, dowiodły trzykrotnie odbyte manewry. Obrona pierwszego fortu naprzód głosi komenda. Na czele generał korcarz ze sztandarem pierwszego fortu. Zanim cztery pułki, każdy pułk przy swoim dowódcy, na przodzie obrona dwóch bocznych skrzydeł, za nią dwa środkowe pułki, które staną przed samym sztandarem. Jeśli zatknięty na wzniesieniu sztandar dostanie się w ręce nieprzyjaciela, oddziały muszą się cofnąć dobrowolnie i saperzy z ziemią zrównają pierwszy fort, a walka rozpocznie się przy drugim. Generał Hersz Korczarz dowiódł, że umie sam mężnie walczyć w pierwszym szeregu, a mimo to nie zapomina co moment spoglądać na wzniesienie z chorągwią, by w razie niebezpieczeństwa wzywać w porę podwładnemu pułki na pomoc zagrożonemu sztandarowi. Prócz męstwa musi mieć krew zimną i przytomność umysłu. Fort trzeci, czwarty, piąty naprzód. Raz, dwa. Te forty, jak widać z planu, osłaniają fort pierwszy od tyłu i z boku. Oddziały muszą być gotowe na każde wezwanie, biec z pomocą zagrożonemu sztandarowi pierwszego fortu. Jeśli napad liczy w swych szeregach śmiałych, silnych, dojrzałych i wytrawnych wojaków, to i obrona gotowa jest do ostatnich sił walczyć o swój honor i zwarcie się dwóch tych mocy będzie. Potężne. I choć bój bliski czeka mężne pułki, idą przez las wesoło, pod takt śpiewnego marsza. Na samym końcu jadą wozy szpitalne. Te same, które służyły do przewożenia kubłów z piaskiem i kamieni przy budowie fortecy. Teraz wiozą aptekę i wodę i miski do obmywania rannych. Nielicznym oddziałem felczerów i sanitariuszów dowodzi kulawy weinrauch. Lekarzami są sosnowski i garbaty kryształ, a chorągiew szpitalną, która ma zabezpieczyć szpital od napadu, niesie sikora. Przy fortecy nie ma już zamieszania. Wszystkie oddziały spokojnie zajmują swe pozycje. Sztandar pierwszego fortu lekko kołysze się na wietrze. Poseł wręcza generałowi korcarzowi papier z krótkim zawiadomieniem: rozpoczynamy napad! Na długie listy nie ma czasu. Odpowiedź brzmi, czekamy. Napad rozdzielił się na małe oddziały, trójki. Podczas gdy dwie trójki rzucą się na boczne skrzydła pierwszego fortu, aby rozproszyć siły obrony, aby odwrócić uwagę od placu, gdzie zatknięta jest flaga, pozostałe, najmocniejsze trzy trójki rzucą się w sam środek okopu aby jednym silnym naporem strącić z nóg obrońców, oszołomić ich i wyrwać w pierwszym zaraz ataku zwycięstwo. Chwila nieuwagi, moment zapomnienia, a szala zwycięstwa przechyli się w stronę ataku. Wzięcie pierwszego fortu to jeszcze nie zdobycie fortecy, ale już duży krok naprzód. Trzykrotna pobudka dużej głównej trąby i pierwsza trójka występuje z okopu. Galopem przebiega przestrzeń dzielącą ją od fortu i zatrzymuje przed rowem, jakby zabrakło jej odwagi. Rozumie się, że jest to fortel wojenny chęć uśpienia czujności obrony. Dziesiątki rąk wyciągniętych, gotowych strącić trzech śmiałków, cofa się. Widać jak niektórzy lekkomyślni obrońcy centrum wału opuścili swoje pozycje, nie rozumiejąc, że skrzydła same nie mogą się bronić, a że oni, środek broniący wzniesienia ze sztandarem, potrzebować będą czujnej pomocy. Kiedy pierwsza trójka wolnym truchtem wracała do okopu, głośno śmiała się i drwiła obrona. Znów donośny głos trąby i dwie trójki na oba skrzydła wykonywują fałszywy atak z tym samym rezultatem. Boją się, decyduje triumfalnie obrona. Ta pewność siebie i przelotny triumf omal nie stał się powodem wielkiego nieszczęścia. Bo kiedy w prawdziwym ataku dwie boczne trójki teraz naprawdę wdzierać się poczęły na wał, środek okazał się prawie bez obrony. Ale tu stał generał Hersz-Korcarz i sam jeden wytrzymał wściekły atak napadu. Dopóki oprzytomniałe oddziały nie przybiegły na pomoc. Wszyscy są już na wale. To ten, to ów, miga koło sztandaru. Odparci z jednej strony biegną z przeciwnej. Kogo zepchnięto do rowu, drze się znów w górę. Kto upadł, podnosi się i dalej bierze udział w walce. Raz po raz miga twarz, to tego, to owego zuchwalca na okopie, ale rychło strącony znów musi się na ford drapać z wysiłkiem. Bić pokonanych zabrania prawo wojenne wolno tylko odpychać lub ściągać z wału obrońców. Zadaniem sanitariuszów pomagać wstać leżącym. Rannych nie ma. Rannym będzie ten, kto się rozpłacze, ale nie ma płaczących. Trąba ogłasza odwrót. Znużone trójki powracają do obozu. Pierwszy atak odparto zwycięsko, ale to jeszcze nie zawieszenie broni. Po pierwszym nastąpi drugi i trzeci. To dopiero przygrywka, pierwsze wypróbowanie sił. To ledwie wielkie manewry, które pozwalają ocenić zdolność bojową obu walczących armii. Napad odbywa krótką naradę. Znów dźwięki trąby wojennej, znów walka. Już już zda się chorągiew w ręku nieprzyjaciela, gdy jeden krótki okrzyk: do sztandaru! Skupia w jednym miejscu rozproszonych żołnierzy i tworzy wokół niezwalczony żywy mur obrońców. Otoczony przez przeważające siły napad, nie może liczyć na zdobycie fortu. Tylko pierwszy impet nieoczekiwanego ataku dać mu może zwycięstwo. Gdy ten zawiedzie, nie należy bezowocnie wyczerpywać sił i zapału, tylko lekkimi potyczkami nużyć nieprzyjaciela i czekać. Aż w walce ciągłej zniszczy się powoli i obniży wysoki wał fortu. Ale napad się niecierpliwi i oto z ręcznym manewrem rozproszona obrona daje możność pochwycić sztandar nieprzyjacielowi. Opuśćcie pierwszy fort! brzmi wezwanie. Mamy wasz sztandar. Przedwczesny triumf. Rozwiesza się polowy telefon. I z gorączkowej rozmowy obu wyjaśnia się, że padli ofiarą podstępu. Zdobyli prawie bezwartościowy sztandar czwartego fortu, który obrońcy opuścili i pozwolili rozkopać z niewielkim dla siebie uszczerbkiem. Z tego powodu powstał nawet przelotny bunt w obozie napadu. Powstało i wiele innych pytań, które trzeba było rozstrzygnąć, jak sprawę brania do niewoli i wymiany niewolników, sprawę chorążego trzymającego sztandar żołnierzy kuliga i mitmana o się nad pokonanymi. Wobec tego zawieszono broń na dzień jeden. Z triumfem powracała na posiłek obrona. Z wiarą w przyszłość kroczył napad, by korzystając z czasowego pokoju, pokrzepić kolacją i snem znużone w boju ciało. Nazajutrz dzień był skwarny, więc dopiero koło wieczora obie armie zajęły pozycję. I okazało się, że zdobyty wczoraj Fort Czwarty nie był bez znaczenia. A może napad, korzystając z zawieszenia broni, dokładniej wypracował plan działania. Dodawać nie potrzeba, że tematem rozmów w dniu tym była tylko wojna. Może wreszcie korcarzowi trudniej było porozumieć się ze swą liczną armią, a może wczorajsze powodzenie osłabiło czujność obrony? Dość, że po pierwszym krótkim, jakby próbnym ataku, nastąpił drugi, niespodziewany i tak silny, że nie tylko sztandar dostał się w ręce napadu, ale i część obrońców wyparta została z pozycji. I padł dumny i nieprzystępny fort pierwszy, poorany w licznych walkach, zburzony podczas ataków wcześniej jeszcze niż zgodnie z warunkami wojny, oddany został na rozkopanie saperom. Tu żołnierz Rascher otrzymuje w polu rangę pułkownika. Już Schäin Kinder i Prager mają pierś ozdobioną orderem. Generał Zamczykowski zdegradowany został za nieporządek w dywizji. Żołnierze Grubman, Irblum i Szrajbaum uwolnieni z powodu choroby. Margules, Korn, Tamres i Płocki poznali się z niewolą. Zagrzane w boju, bogate w zdobyte doświadczenie, obie armie szykują się do dalszych zapasów. Do obrony drugiego fortu przybywa generał Pressman, młodszy. Obok którego stać będzie korcarz, nieszczęśliwy bohater ubiegłych bojów. Rezerwa daje nieliczny, ale silny oddział a Abtego, Hechtkopfa i Krasnobroda. Prócz tego na fortach szóstym VI i siódmym przybywają dwa nowe pułki generałów Karasia i Altmana. Tu, drogą układów, postanowiono w sprawach spornych urządzać sądy rozjemcze generałów którzy po wymianie glejtów bezpieczeństwa schodzić się mają na pół drogi. Wreszcie, pierwsza krótka mowa na drugim forcie przed bojem. Żołnierze! Oto widzicie podarty, szary kawał płótna na nadłamanym drzewcu. To honor i byt drugiego frontu, ten stary standard tym bardziej cenny, że poszarpany w bojach, że wyblakły w polu. Znów wymiana depesz przez posłów, znów trąbka wygrywa pobudkę. Napad, zachęcony powodzeniem, zmienił taktykę walki. Ataki są krótkie, ale za to mocne i nieprzerwane. Każda odparta trójka zbiera się natychmiast i rzuca wspólnie na najsłabszy punkt okopu. Ale i obrońcy mają doświadczenie bolesnej porażki. Trzy pułki stoją nieruchomo przy sztandarze, nie biorąc udziału w walce ogólnej, stanowiąc rezerwę i niezwalczoną obronę powiewającej chorągwi. Wzrasta liczba bohaterów, wzrasta i liczba wziętych do niewoli. Cały pułk piąty wraz z dowódcą, prócz jednego tylko żołnierza Rosenrota, wpada w zasadzkę. Z żołnierza mianowany pułkownikiem otrzymuje rangę generał Hersz Rescher. Odznacza się Herzmann, gutner, korczak, Gebajder i Szpirglas. Degradacja spotyka pułkownika Horenkriga za nieporządek w oddziałach. Wreszcie, pod sąd wojenny dostaje się żołnierz Herszwinkiel, który podczas boju siedział spokojnie na bocznym wale i dłubał w nosie. Dłubanie w nosie. Czynność mająca licznych zwolenników i na ogół niewinna, staje się karygodną w godzinie walk o honor fortecy. I oburzyć musi każdego już nie tylko wodza, ale i towarzysza broni. Pod koniec drugiego dnia boju saper Flaschenberg zniszczył polowy telefon. I znowu zawieszono broń do dnia następnego. Nieprzyjaciele podają sobie dłonie. Przy dźwiękach marsza triumfalnego wręczono odznaczenia. Piękne ordery, wycięte z czerwonego, niebieskiego i żółtego papieru. Trzeciego dnia obie strony gotowe są wyrzec się nawet obiadu, byle dojść do rezultatu i albo zmusić napad do odwrotu, do wyrzeczenia się raz na zawsze pretensji do fortecy, albo widząc bezskuteczność dalszego oporu, poddać fortece na zaszczytnych warunkach. Jednakże żadna ze stron nie była skłonna do ustępstw. Fort drugi padł dopiero czwartego dnia walki i to z winy fatalnego wypadku. Oto jedna z trójek, wpadłszy na wzniesienie ze sztandarem, nie zdążyła go wprawdzie zabrać, ale ułamała kawałek drzewa z jednym gwoździem i strzępem płótna nie większym niż pół centymetra. Zjawia się tedy pytanie: czy sztandar należy uważać za wzięty? zawieszenie broni i sąd rozjemczy. Z zapartym oddechem oczekują obie strony rezultatu narad wodzów. Narady trwają długo, bo sprawa jest zawikłana. Czy żądacie byśmy po kawałku zdobywali wasz sztandar? Czy ten kawałek nie dowodzi, żeśmy go mieli w rękach? Pytają wodzowie napadu. Czy on nie dowodzi, również twierdzi obrona, że sztandaru zdobyć nie mogliście? Sąd odbywa się na placu między obozem i fortecą. Tylko pojedyncze wyrazy wzburzonych mówców dobiegały do uszu armii. Wreszcie generał Pressman, bardzo blady, powróciwszy, rozkazał sztandar drugiego fortu oddać wrogowi i wojsku cofnąć się do fortecy. Rozległy się ponure tony marsza żałobnego. Wodzowie mieli łzy w oczach sprawiedliwości stało się zadość. Pułkownik Pergericht, który stał przy sztandarze, tylko na prośbę żony i nieletnich dzieci uniknął grożącej mu kary. Dopiero w bojach przy fortecy dzięki męstwu odzyskał utraconą rangę i szacunek. Dowództwo nad fortecą objął generał Lis. Po kilku nieudanych atakach napad przyznał nieprzystępność fortecy. Akt ostatni głosi. Zawieramy pokój na rok jeden. W posiadaniu napadu pozostają dwa główne i pięć bocznych fortów. W posiadaniu obrony pozostaje forteca. Tu następują podpisy i wielka pieczęć z czerwonego laku.